siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jak słyszeliśmy, przedmówca miał temat o boskiej opatrzności, a obecnie będzie temat o boskim pokoju. Doskonały pokój Boży. I drodzy braterstwo, za podstawę tej lekcji posłużą nam słowa zapisane u proroka Izajasza, 23 rozdział, 26 rozdział i 3 wiersz. Człowieka polegającego na Tobie zachowywasz w pokoju, mówię, bo w Tobie ufam. I jeszcze w związku z tym tematem odczytamy sobie werset 12 tego samego rozdziału. Panie, zrządzisz nam pokój, bo wszystko, co się działo przy nas, czyniłeś ku dobremu naszemu. Drodzy braterstwo, jak wiemy, jest to temat na czasie z uwagi na to, że dzisiaj widzimy, jak ludzie dążą do pokoju, zabiegają o ten pokój, mówią o tym pokoju, debatują o tym pokoju, a pokoju nie ma. Jak dobrze, jak miło, jak radośnie jest tam, gdzie panuje i dominuje pokój. Bo natura pokoju jest spoczynkiem serca i spoczynkiem umysłu, czyli jest to stan spokoju, wytchnienia i ciszy. Czyli jest to stan wolny od zakłóceń, podnieceń, zaburzeń i walk. Drodzy braterstwo, rozpoczynając ten temat na czasie, on ma doniosłą wagę. To już na wstępie ktoś może zapytać bracia Chudecki, czy możliwym to jest? Czy możliwym jest osiągnięcie takiego stanu, zważywszy, że cała historia ludzkości jest pisana krwią i łzami od Abla aż do czasów współczesnych. Drodzy, patrząc na miłe twarze na tej uczcie duchowej, widzę, że jest wielu między nami tych, którzy przeżyli jedną z najokropniejszych wojen w historii ludzkości. Bo pierwsza wojna światowa była wojną pozycyjną, gdzie ginęli tylko żołnierze na froncie. Natomiast druga wojna światowa była wojną totalną, gdzie nie tylko żołnierze ginęli, ale ginęła ludność cywilna. Dzieci, kobiety, starcy. Mordowani byli masowo, prawda, w obozach masowej zagłady. I właśnie tak jak dostrzegamy, bo żyjemy w czasach ostatecznych, tak jak dostrzegamy czas rozmnożenia się umiejętności i wysoki poziom świadomości ludzkiej, pobudziły ludzi do sporządzenia rachunku strat i kosztów tej najgorszej, haniebnej II wojny światowej oraz straszliwych skutków, jakie ona wyrządziła. Bo przecież bilans strat jest zastraszający, ponieważ zginęło w niej ponad 50 milionów ludzkości. Zabicie jednego człowieka kosztowało 200 tysięcy dolarów, a więc straty materialne były ogromne,
bo podczas gdy za Cezara Juliusza zabicie jednego człowieka kosztowało 20 centów. I to właśnie wysoki poziom dzisiejszej świadomości i ogromne straty i zniszczenia, jakie przyniosła II wojna światowa, to pobudziło i nadal pobudza ludzi, prawda, a zwłaszcza wielkich mężów stanu, aby temu na przyszłość zapobiec. Podejmują działania, nieraz wielkie działania, które by skutecznie zapobiegły dalszym wojnom, a zwłaszcza na większą skalę. W tym to też celu zawarto Pakt Atlantycki pod koniec II wojny światowej, przekształcony potem w NATO, powołano Organizację Narodów Zjednoczonych, a przy Organizacji Narodów Zjednoczonych powołano Radę Bezpieczeństwa na początku lat 50. Był także zawarty tak zwany Apel Sztokholmski, Apel Pokoju Sztokholmski w roku 1950, prawda, który miał na celu utrzymanie pokoju na świecie. Powołano także w Helsinkach w roku 1973 Radę Bezpieczeństwa Europejskiego. Drodzy, ponadto w narodach rozwija się duch pojednania, rozwija się duch jednoczenia, jednoczy się cała Europa, chcą się złączyć w jedno państwo, jednoczą się kościoły w ramach ekumenii. Drodzy, jaka w związku z tym nasuwa się pytanie, jaka jest nasza ocena tych działań z naszej strony i czy zamierzony przez nich cel zostanie osiągnięty. Drodzy braterstwo, wszystkie działania, niezależnie od tego, kto je podejmuje, a mające na celu zapobieganie lub zmniejszanie zła, powinniśmy zawsze oceniać należycie. Ale to nie znaczy wcale, że zamierzony przez nich cel zostanie osiągnięty. O nie, nie mogą osiągnąć zamierzonego celu, bo w samolubstwie swoim, jak widzimy, nie działają zgodnie z zamierzeniami Boga Stwórcy. W ich mniemaniu przez pojednanie i zjednoczenie zarówno władców religijnych, jak i władców świeckich będą mogli w sile i mocy, że będą mogli w sile i mocy nadal panować nad masami ludu i zmuszać ich do posłuszeństwa przy użyciu siły, tak jak to było w poprzednich wiekach historii ludzkości. Kiedy to siła głowała nad prawem, a cel uświęcał środki. I cóż z tego, że czynione są obecnie tak ogromne wysiłki dla utrzymania pokoju, a pokoju nie ma. Pokoju nie ma, bo dostrzegamy, jak w niepokoju dzisiaj ginie ten stary świat. Co dla utwierdzenia naszej wiary potwierdza nam Słowo Boże. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesalonicenców w 5 rozdziale i w 3 wierszu pisze, bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zginienie jako ból na niewiastę rodzącą, a nie ujdą. Teraz Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale i 26 wierszu mówi tak, że przyjdzie czas, w którym ludzie będą drętwieć przed oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Ten sam Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale i w 28 wierszu mówi dla nas słowa pocieszenia.
A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie i podnoście głowy wasze, wiedząc, że się przybliża wybawienie wasze. Zaś apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczanów, w 5 rozdziale i w 6 wierszu, mówi nam: przeto nie śpimy, ostrzega nas słowami, przeto nie śpimy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Tak, drodzy braterstwo, jest to szczególny moment w naszym poświęconym życiu, gdy jesteśmy naocznymi świadkami, jak ginie ten stary świat, gdy wielu ludzi drętwieje przed oczekiwaniem tych rzeczy, bezładnie rozkładają ręce i często pytają, co będzie dalej. Żyją w stanie beznadziejności. Drodzy, przychodzi ten czas, a oni, ludzie światowi, nie znają boskiego planu, nie mogą, prawda, radować się i cieszyć z boskiego słowa, rozkładając bezradnie ręce. Inaczej z nami, gdy otrzymujemy słowa pocieszenia od naszego Pana, że gdy to wszystko się będzie dziać, mamy podnosić głowy nasze, że się przybliża wybawienie nasze. Drodzy, nasz Pan miał zawsze pieczę nad swoim ludem, a w szczególnych momentach napełniał ich serca pokojem. Utwierdzał ich w wierze oraz zalecał modlitwę i czuwanie, zwłaszcza w krytycznych momentach życia. Ponieważ wybrańcy Chrystusa, apostołowie, w swojej słabości nie zrozumieli ważności chwili przed śmiercią Zbawiciela, dlatego nie docenili ważności Jego zaleceń. Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Z tej też racji apostoł Paweł napomina nas, jak i samego siebie, włączając i siebie samego. Przeto mówi, nie śpimy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi, świadomi, w jakich czasach dzisiaj żyjemy. Drodzy, zwróćmy w tym szczególnym czasie uwagę sami na siebie, jak i na innych domowników wiary. Jakżeż wielu z nas zapada w drzemkę duchową, co stanowi ciężką próbę naszej wiary i wytrwania. Pamiętajmy o tym, że człowiek drzemiący i człowiek śpiący traci zmysł czuwania, przez co niezdolnym się staje do trzeźwej oceny tego wszystkiego, co go wokół otacza. Z braku zaś trzeźwej oceny następują duże trudności w odróżnianiu wartości trwałych i nieprzemijających, otrzymujących boską akceptację i uznanie, czyli wartości duchowych od wartości materialnych. A teraz, drodzy, nawiązując do tekstu tytułowego Izajasza 26 rozdział i 3 wiersz, człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo w Tobie ufa. Podkreślone to jest 2 razy to słowo w pokoju. Zachowywasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo w Tobie ufa. Zaakcentowany ten wyraz w pokoju dla podkreślenia jego ważności. A teraz w następnym wersecie, który czytaliśmy, 12 wiersz. Panie, zrządzisz nam pokój, bo wszystko, co się działo przy nas, czyniłeś ku dobremu naszemu.
Drodzy, Panie, zrządzisz nam pokój. Prorok Izajasz kierował do przyszłości. Tam był podany w pierwszym wersecie czas teraźniejszy. Proroków Starego Testamentu, którzy wiernie całym sercem oddani byli dla Boga, a ten werset drugi, prawda, w stosunku do tych, którzy w przyszłości się przekonają, że to wszystko, co przychodziło od Boga na nich, na naród izraelski, to były kary, aby ich pobudzić, prawda, do wierności w przymierzu, jaki z Bogiem zawarli. I tutaj właśnie widzimy, dotyczy to cielesnego Izraela, ale jednocześnie może się stosować do duchowego Izraela, duchowego, nominalnego Izraela, zaznaczeniem zrozumienia przez ten naród, że to wszystko, co Bóg czynił dla nich, bo wiele zła, wiele wojen było, wiele musieli cierpieć za swoją niewierność, że to wszystko, tu podkreśla prorok, że przyjdą do poznania prawdy i do znajomości i będą wdzięczni Bogu za to wszystko, co czynił, prawda, co przychodziło na nich, aby ich pobudzić do wierności. I ten sam prorok, Izajasz, dokładniej i jaśniej pisze, kiedy ten pokój i przez kogo będzie ustanowiony. Odczytajmy sobie jego słowa, też w proroctwie Izajasza. Proroctwo Izajasza, 9:6-7. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam. I będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie Jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Uczyni to zawistna miłość Pana zastępów. Proroctwo to mówi o narodzeniu Jezusa, mówi o Jego funkcjach urzędowych, mówi o rozmnożeniu państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, a jako Książę pokoju zbuduje pokój, pokój wieczny, trwały i niezniszczalny. Drodzy, gdy przyszedł czas naznaczony, wypełnianie tego proroctwa rozpoczęło się od jego narodzenia jako człowieka, zaś funkcje urzędowe jako pomazańca, czyli Chrystusa, rozpoczął, gdy Duch Święty stąpił na niego podczas chrztu w Jordanie. Proklamacja radości o Jego narodzeniu obejmowała chwałę dla Boga i zwiastowała pokój dla ludzi dobrej woli. Był On nie tylko głosicielem, na każdym miejscu szermujemy Jego hasłem do dnia dzisiejszego: pokój bracie, pokój siostro. Pragniemy, aby ten pokój był wszędzie utrzymany, prawda? Ze wszystkimi. I właśnie, bo On był nie tylko głosicielem, ale i czynicielem pokoju. Pokojem napełniał serca płaczących, cierpiących i umierających. A w szczególnych momentach, jak już podkreślaliśmy, ostatnich godzin przed ukrzyżowaniem, w mowie pożegnalnej utwierdzał wiarę swoich wybrańców, aby się nie gorszyli, gdy będą wyłączani, prześladowani, zabijani dla imienia Jego. I w tym szczególnym momencie napełniał ich serca i umysły pokojem. Tak jak czytamy w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, wierszu 27, mówi: pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam. Nie jako daje świat,
Ja wam daję, niechże się nie lęka i nie trwoży serce wasze. Tam jest zawarta najpiękniejsza mowa, jaka kiedykolwiek była w literaturze spisana. Pożegnanie Chrystusa z swoimi wybrańcami od 13 rozdziału do końca 17 Ewangelii Jana. I gdy kończył przedmowę, gdy zagrzewał, wzmacniał ich wiarę, napełniał serce pokojem, zakończył słowami zapisanymi w Ewangelii Jana 16 rozdział. I mówi, mówiąc, to ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Drodzy, to były słowa wzmocnienia dla jego wybrańców, którzy stali, prawda, przed srogimi doświadczeniami, bo wiemy, że za kilkanaście godzin ukrzyżowali naszego Zbawiciela. Drodzy, a więc jak widzimy, jest on prawdziwym książęciem pokoju, bo serce jego i umysł napełnione były zawsze pokojem Bożym, czyli pokojem jego Ojca. I teraz nasuwa się przy tym pytanie, bardzo ważne pytanie. Dlaczego jako Syn Boży, wyznaczony przez Boga do pojednania człowieka z Bogiem, nazwany książęciem pokoju, dlaczego nie zaprowadził trwałego pokoju przy pierwszym swoim przyjściu? Drodzy, odpowiadamy, że serca ludzkie nie były do tego przygotowane. Jego urzędowe funkcje, łącznie z zaprowadzeniem trwałego pokoju, miały rozpocząć działanie w Królestwie Bożym na ziemi. Kiedy? Spójrzmy więc teraz na naród żydowski. Naród izraelski wybrany przez Boga, bo on stanowił figuralne Królestwo Boże tutaj na ziemi. I teraz, gdy patrzymy na nich, Bóg przewidział i postanowił, że zbawienie miało wyjść od Żydów, przez Mesjasza, który będzie powołany, na którego wiele wieków żyć z utęsknieniem wyczekiwali. I kiedy przyszedł czas właściwy, z sercem napełnionym pokojem, pomimo że uczynił wiele cudów mocą nadprzyrodzoną, nie został rozpoznany. Potem, kiedy wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy, aby się przedstawić narodowi izraelskiemu w trzech urzędach, jako prorok, jako kapłan i jako król, został odrzucony i skazany na haniebną śmierć przez ukrzyżowanie. Ale drodzy, jednak w umysłach i sercach swoich wybrańców dominowały nadal słowa wypowiedzianej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I na co dzień, odmawiając tą modlitwę, przypominali sobie słowa naszego Zbawiciela, że mają prosić o to królestwo, które ma przyjść. Przypominały się im także słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset, które dzisiaj już były, prawda, odczytywane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a resztę wam będzie przydane. I drodzy, pomimo że od śmierci Zbawiciela, nazwanego Królem Królów i Panem Panów, upłynęło już ponad 19 stuleci. Słowa tej modlitwy w zakresie przyjdź królestwo Twoje są wypowiadane przez prawie wszystkich chrześcijan na całym świecie. Więc kiedy ono nastąpi? Nasz Pan daje odpowiedź swoim wybrańcom i nam także, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza 19 rozdział 28. Kiedy Piotr zapytał, co nam będzie tam,
żeśmy wszystko opuścili, a poszliśmy za Tobą. I Chrystus Pan powiedział wtedy, Jezus im rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach apostolskich. A więc, znowuż pytanie, kiedy to nastąpi? Zrób naszą uwagę na cielesnego Izraela, jak wielkim tęsknieniem wyczekiwali na obiecanego Mesjasza. A kiedy przyszedł, nie poznali czasu swego nawiedzenia, odrzucili go. Przez to łaska Boża została od tego narodu odjęta, a za karę wypędzeni zostali ze swojej ojczyzny i rozproszeni między wszystkie narody świata. Nie dziwmy się, drodzy, przeto, że poza figuralny, nominalny duchowy Izrael w różnych denominacjach, wyznaniach, systemach chrześcijaństwa zagubiony jest. Zagubiony jest i błądzi. Błądzi po pustyni głoszonych błędnych na ten tak ważny temat nauk, zarówno co do czasu, jak i co do struktur obiecanego Królestwa Bożego. W Słowie Bożym znajdujemy odpowiedź. Kiedy to nastąpi? Wtedy, kiedy Syn Człowieczy usiądzie na stolicy swojej, tak jak powiedział do uczniów. Drodzy, ażeby władza królewska mogła być dobrze, uczciwie i sprawiedliwie sprawowana, należy zawsze najpierw przygotować odpowiednią kadrę do rządzenia, która przygotowywana była, jak wiemy, od jeszcze w starożytności i przez cały okres wieku Ewangelii. I to Bóg wyselekcjonował najlepszych z najlepszych, bo chociaż było wielu wezwanych, to jednak było mało wybranych i godnych do sprawowania tak zaszczytnej funkcji w królowaniu na tronie z naszym Zbawicielem. To byli właśnie ci, którzy naśladowali Chrystusa w odrodzeniu. To znaczy ci, którzy cierpieli z Chrystusem, aby z Nim mogli w przyszłości królować. Świat ich nienawidził, fałszywe religie prześladowały, paleni byli na stosach, wieszali, przez dzikie bestie pożerali, nabijali na pal. Także trudno wymienić wszystkie bestialskie metody tortur, jakie były stosowane w stosunku do nich. Gdy spojrzymy, drodzy, na boski plan, pierwszy świat poddany był pod kontrolę aniołów, dowiódł, że aniołowie nie byli zdolni podnieść i naprawić świata. W drugim świecie, wiek patriarchów i wieku żydowskim, boska opatrzność osiągnęła cel w wyborze i skompletowaniu klasy starożytnogodnej przez wykonawcę zakonu, przez złożenie przez niego okupu dla przyszłych zarysów wyborczych. I potem dopiero w wieku Ewangelii nowe objawienia i działania świadczące o grzechu, sprawiedliwości, o przyszłym królestwie, o usprawiedliwieniu pokutujących i wierzących, o wyborze malutkiego statka i wielkiej kompanii oraz ludu czarogodnych. Ponieważ liczba wybrańców wymienionych klas jako kadry do Królestwa Chrystusowego została już skompletowana. Pszenica dogumna zebrana. Rozpoczęło się od roku 1914 palenie konkolu w obalaniu królestwa księcia tego świata. Czyli rozpoczął się sąd nad narodami. I tutaj, drodzy braterstwo, odczytajmy sobie, kto w tym bierze udział. I dla potwierdzenia tego, że wysiłki ludzkie dzisiaj idące w kierunku utrzymania pokoju już są bezskuteczne. W
Psalmista w 2 rozdziale, 1-6 wierszu mówi tak. Wszakże się poganie buntują, a narody przemyślają różne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą zespołem przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego mówią. Potargajmy związki ich, odrzućmy od siebie powrotem ich. Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się. Pan szydzi z nich. Wtedy będzie mówił do nich w potędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich. Naocznymi świadkami dzisiaj jesteśmy, że strach przychodzi na wszystkich, a największy na tych, którzy, prawda, siedzą, którzy rządzą, prawda, w poszczególnych krajach. A w 9 czytamy, poczesz ich laską żelazną, a jako naczynie zdumskie pokruszysz ich. Zaś w psalmie 149, od 5 do 9 wierszu, jest podane, że święci pańscy będą brali w tym udział, używając nieliteralnego miecza, ale będą walczyć mieczem ducha, którym jest Słowo Boże. I ta walka mieczem ducha pobudza ludzi do coraz wyższej świadomości. Ta walka mieczem ducha, czyli Słowa Bożego, napełnia dzisiaj, podnosi na wyższy poziom ludzi w myśleniu i jednocześnie wyciąganiu logicznych wniosków z tego, co się dzieje. I gdy spojrzymy teraz, drodzy, na wybrańców Bożych wieku żydowskiego i wieku Ewangelii, którzy w cierpieniach i torturach w pokoju ducha zachowywali pokój w swoich sercach i umysłach, to z tego płynie, drodzy, cenna lekcja dla nas, abyśmy w tym szczególnym okresie, w którym żyjemy, czasów ostatecznych, mogli podnosić się na coraz wyższy i wyższy poziom w napełnianiu naszych serc i naszych umysłów pokojem. Bo pokój chrześcijanina wynika z przyciągania nas do Boga przez Chrystusa oraz ze świadomości, że jesteśmy w zgodzie z Jego przykazaniami. Dlatego nie mamy się czego obawiać. Dlatego śmiało i odważnie powinniśmy postępować, władając tym mieczem ducha, czyli Słowem Bożym. Mamy zapewnienie psalmisty w 119 psalmie i w 165 wierszu. Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon Twój. To znaczy tym, którzy przestrzegają boskie przykazania. I pokój ten występuje na dwóch poziomach. Po pierwsze, powstaje jako wynik świadomości, że nasze grzechy są nam darowane przez zasługę Chrystusa i to daje nam pokój z Bogiem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale i w 1 wierszu. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A na wyższym poziomie wynika ze świadomości, że jesteśmy w zgodzie z dobrą wolą Bożą. Taki stan następuje tylko w poświęceniu lub w uświęceniu przez całkowite wyrzeczenie się własnej woli, czyli w odrodzeniu do nowego życia. Przyjść do pokoju z Bogiem oznacza, że
jesteśmy z Nim pojednani. Tak jak nam mówi apostoł Paweł, odczytajmy sobie kilka wersetów. List do Kolosenców, pierwszy rozdział, 20 i 21 wiersz. I żeby przedeń sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń mówię, tak? To, co jest na ziemi, jak i to, co jest na niebiesie. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni, i nieprzyjaciele, umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał. A w liście do Rzymian apostoł Paweł w 5 rozdziale i w 10 wierszu apostoł Paweł nadal nam wyjaśnia, bo jeśli, że będąc nieprzyjaciółmi, pojednaliśmy z Bogiem przez śmierć Syna Jego, daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot Jego. A więc mieć pokój z Bogiem, to znaczy, że oddalony wrócił do pojednania z Nim. Odwrócił się od grzechu i kroczy drogą sprawiedliwości, czyli jest to krok wiary, któremu towarzyszy reforma życia, czyli odnowa duchowa, czyli odrodzenie. Tak więc nasz tytułowy werset proroctwa Izajasza, 26 i 3. Człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju mówię, bo w Tobie ufam. Stanowi wyższy poziom pokoju. Stanowi pokój Boży. Dla tych, którzy osiągnęli stan usprawiedliwienia z wiary, to tylko pełna świadomość spolegania na Bogu mogła pobudzić ich do ofiarowania ziemskich korzyści, aby osiągnąć pokój Boży. W tym wszystkim Bóg, w zależności od naszego stopnia spolegania na Nim, nagradza nas pokojem, który zawsze wprowadza dobry rząd w sercach naszych. Tak jak mówi apostoł Paweł, potwierdza tą myśl w liście do Kolosenców w 3 rozdziale i w 15 wierszu, gdy mówi: a pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało. Tak i to w różnych sytuacjach i przejawach życia, nawet wśród zaburzeń, przeciwności, ucisku, prześladowań, przeważa cisza i spokój wewnętrzny, czyli to jest pokój serca i umysłu, czyli pokój Boży. Bez trwogi, bez lęku, bez bojaźni, choćby najgorsze rzeczy na nas przychodziły, w cierpieniach, doświadczeniach, z zupełnym spokojem będziemy mogli znosić. Drodzy braterstwo, dlatego też mamy napisane, ten werset już był tu czytany, prawda, przez mojego przedmówcę z Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz, bo wiemy, iż tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według upodobania Bożego powołani są. Mając od Boga tak mocne zapewnienie, drodzy braterstwo, możemy na Nim zupełnie spolegać. Niechaj więc kotwica naszej wiary będzie silnie przymocowana do Jego słowa. A rozmowa naszego Pana z Ojcem Niebiańskim niechaj utwierdzi nas w przekonaniu o Jego dobroci. Jak czytamy w Ewangelii Jana, 17 rozdział i wiersz 25. Kiedy skończył przedmowę do uczniów, pocieszał ich, wzmacniał, pokojem napełniał ich serca. Widział potrzebę jeszcze, aby się wrócić do Ojca Niebieskiego, aby i On im dodał siły wytrwania w tych ciężkich trudach, cierpienia i doświadczenia.
i rozmowa z Ojcem. Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale ja Cię poznam, a i Ci poznali, żeś Ty mnie posłał, czyli Jego wybrajcy, Jego uczniowie. Tak, bo On zachował społeczność ze swoim Ojcem, znał Jego miłość, znał Jego dobroć, widział objawy Jego mocy, Jego miłości, uprzejmości oraz nieograniczonego miłosierdzia. Drodzy, tak też i my. Jeżeli doszliśmy z Nim do pojednania, gdy poznaliśmy Jego dobroć, Jego wierność, miłość i zaufaliśmy Jemu, możemy więc zawsze na Nim polegać we wszystkich sytuacjach życiowych. Bo pojednanie to jest jedność ducha, a jedność ducha wiąże zawsze pokojem. A więc, chociaż obecnie znosić musimy wiele pogardy, kpin, lekceważenia w naszym życiu poświęconym, bojujmy jednak o dobry bój wiary. Bo mamy boskie zapewnienie, że Pan doda mocy ludowi swemu, tak jak mówi psalmista w 29 rozdziale w 11 wierszu, że Pan doda mocy ludowi swemu, Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju. I odczytajmy sobie jeszcze na dodatek bardzo znamienne słowa psalmisty w psalmie 107, 28 do 30 wierszu. To 7, 28 do 30. Gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisku ich wybawia ich. Obraca burzę w ciszę, także umilkną na wałności i weselą się, że ucichło, a tak przywodzi ich do portu pożądanego. Drodzy braterstwo, starajmy się przeto usilnie spełniać nasze powinności, bo podróż nasza do portu pożądanego Królestwa Chrystusowego już jest bardzo blisko, już jest we drzwiach. Tam usłyszany będzie głos cichy i wolny, księcia pokoju, umilknij i uśmiesz się. Wyciągnięciem ręki powstrzyma wzburzone fale ludzkich namiętności i wtedy jako król królów i pan panów rozpocznie w pokoju swoje panowanie. Wtedy ci, którzy z nim cierpieli, z nim będą królować. Natomiast ci, którzy bez niego dotąd królowali, a nie cierpieli, nie chcieli cierpieć z nim, zostaną odrzuceni. I tacy właśnie w zawstydzeniu swoim będą pytać Pana: Panie, iżeliśmy w imieniu Twoim nie prorokowali? A co im Pan odpowie? Idźcie precz ode mnie, nie znam Was. Drodzy, jak z treści tematu wynika, pełne pojednanie z Bogiem potwierdzone być może tylko pojednanie z naszymi bliźnimi. Przez jedność ducha w związce pokoju. A ponieważ czas jest bardzo krótki, zachowajmy się życzliwie i pokojowo wszędzie, a szczególnie w naszych domach, rodzinach, społeczności braterskiej. I tak jak nas zachęca apostoł Paweł w liście, pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 14 wierszu. Cieszmy bojaźliwych, znaszajmy słabych, bądźmy wielkodusznymi wobec wszystkich. To jest dla nas zalecone, jeżeli chcemy utwierdzić pojednanie z Bogiem.
Niechaj pokój Boży w nas i wiara, która go ożywia, nawet przez łzy, pozwala ją czekać na chwalebny owoc naszej nadziei w osiągnięciu zwycięstwa. I na zakończenie odczytamy sobie jeszcze jeden z wersetów z listu apostoła Pawła do Kolosenców, 3:12-17. Przetoż przyobleczcie, jako wybrani Boży święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość. Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. A w 15. A pokój Boży niech rząd wprowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołali w jedno ciało, a bądźcie wdzięczni. Chociaż w głównej mierze te słowa się odnoszą do wybrańców wieku Ewangelii, Kościoła Chrystusowego, ale w takim samym znaczeniu, podobnym znaczeniu odnoszą się i do nas. Abyśmy sobie wzajemnie pomagali, wzmacniali, podnosili na duchu, prawda? Dlatego, że to jest naszą powinnością wynikającą z naszego ślubu, poświęcenia, sprzymierza zawartego z Bogiem. A więc, drodzy braterstwo, starajmy się, abyśmy mogli zawsze, prawda, przez osiągnięcie pokoju, być pokojowo nastawieni jedni wobec drugich, prawda, i zachęcać drugich w tych trudnych, ostatecznych czasach, abyśmy przez to mogli uzyskać boską aprobatę, jego pomoc, abyśmy przy jego pomocy mogli osiągnąć upragnione zwycięstwo w Królestwie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego to zwycięstwa wszystkim drogim wam życzę z całego serca i sam pragnę. Dziękuję.